Identyfikator podmiotu SCP-1D6J. Klasa podmiotu: bezpieczny. Euclid. Kitter. Bezpieczny później zmieniono na Euclid, gdy gałki oczne gościa wybuchły. Bezpieczny później zmieniono na Kitter, gdy gałki oczne 10 gości wybuchły. Podwójny Kitter. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-1D6J należy umieścić w kartonowym pudełku, standardowym pokoju 3 metry na 3 metry na 3 metry, standardowym pokoju 3 metry na 3 metry na 3 metry z zamkiem w drzwiach, basenie olimpijskim pełnym octu, podziemnym bunkrze strzeżonym przez księdza, rabina i kowboja, jego własnym kieszeniowym wszechświecie. Opis. SCP-1D6J jest kamienną kostką, popularnym przedmiotem gospodarstwa domowego, wielkim psem, rojem owadów, po prostu jakimś włóczęgą, konglomeracją części ciała z najmniej 3 różnych taksonów, z tym wyjątkiem, że jest bardzo stary i rozpadający się. Zupełnie nowy. Niepokojąco modny. Ciepły w dotyku. Radioaktywny. Nieeuklidisowy. SCP-1D6J został pozyskany z łazienki doktora Brighta, podmiejskiego domu Rodzina Obecnie Szalona, świętej świątyni, mnisi go nie lubili, alternatywnej przyszłości, prawdziwej przyszłości, innego wszechświata, zły ruch z perspektywy czasu. Próby zniszczenia nie powiodły się, iż nie chciało mi się. Jest niezniszczalny. Regeneruje się. Jest zbyt słodkie na zniszczenie. Najpierw zniszczył naukowców. Na twarzy wszystkich ludzi. Postępowanie ze SCP lub zbliżanie się do niego prowadzi do owłosienia rąk, intensyfikującego uczucia paranoi, zastępowania skóry substancją nieskórną, stworzenia świadomości roju, syndromu zniknięcia nóg SZN, śmierci cieplnej. Dziennik badań. Badacze próbowali rzucić gumową piłką w SCP, wystawić go na otwarty płomień, powiedzieć klasie D, by wyżyli się na SCP, wypisać listę słów mocy pomiędzy G a M, narysować na nim wąsy markerem, nakarmić nim SCP-682. Rezultaty. Silny zapach kamfory. Głosy spoza membrany dyktują listę zakupów. Krew. Wszędzie krew. Nic wielkiego. W każdym razie rada O5 i tak kazała nam się zatrzymać.
Ośrodek 22 został zniszczony. Czas teraz biegnie wstecz. Mój błąd. Notatka. Nie karmić go po północy. Chłopaki, przestańcie używać go jak podpórki pod drzwi. Wszystkie odniesienia do popkultury są zabronione. Jestem pewien, że do mnie mrugnął. Wnioski o lepsze zakwaterowanie i trochę lekkiej literatury zostały odwołane. Mówi prawdę. I wszyscy dołączymy do niego na czarnym statku. Uprzedzając wasze pytania, nie, też nie wiem, o co w tym SCP chodzi. Możecie pisać swoje własne teorie w komentarzach.